Proszę panią Annę Sikorską, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Panią Mariolę Kołakowską, wójt gminy Regnin. Pana Pawła Kurzyńskiego, radnego gminy Regnin. Oraz panią Justynę Kowalską, sołtysa sołectwa Jagódki Duże. No to raz. Nie chcę tylko wstępu, słuchajcie. W 2019 roku zakupiliśmy działkę, na której obecnie znajduje się plac zabaw, a następnie pozyskaliśmy pieniądze i wspólnie z Radą Gminy Regnin powstał ten piękny plac. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca. Między innymi parlamentarzystom, radnym, ponieważ też wkład własny gminy był w kwocie 180 tysięcy złotych. I osobom, które jak gdyby zainicjowały powstanie tego miejsca. Mam nadzieję, że to miejsce stanie się takim centrum integracji mieszkańców nie tylko Jagód Dużych, ale i również okolicznych miejscowości. Dziękuję serdecznie za to wsparcie i mam nadzieję, że wszyscy będą z tego miejsca aktywnie korzystać. Drodzy Państwo, minęło już 5 lat, odkąd jestem Państwa głosem w gminie. Dzięki władzy gminy, pani wójt Marioli Kołakowskiej, Rady Gminy, pracownikom oraz wszystkim mieszkańcom zrealizowaliśmy tak ważną dla nas inwestycję, jaką jest budowa placu zabaw. Nie byłoby to również możliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Dlatego też chciałbym podziękować naszym parlamentarzystom, którzy bezpośrednio wpłynęli również na pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to, podkreślę jeszcze raz, bardzo ważna inwestycja. Dziękuję.